Czy masz świadomość? Jak działa państwo z kartonu? Po roku pracy w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii nad unijną regulacją antymonopolową, kodeksem rynków cyfrowych, ekspertka z dnia na dzień trafia do korporacji Google jako lobbystka. Kiedy była już dogadana na przejście? Dzień dobry państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejna audycja z cyklu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Przeczytałem państwu fragment, tweeta Jana Zygmuntowskiego, którego dzisiaj gościmy. Jan Zygmuntowski, współprzewodniczący Zrzeszenia Ekonomistów Polska Sieć Ekonomii, pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry Janie. Cześć wszystkim, dzień dobry. Janie, o co chodzi z tym tweetem i dlaczego jest to jakieś wyzwanie, żeby o tym tak pisać? Zmagamy się z taką sytuacją, w której w przestrzeni cyfrowej desperacko potrzebujemy regulacji. Regulacji, które gdzieś będą broniły społeczeństwa, wyrównają szanse w gospodarce, słowem powstrzymają ten proces ogromnego wycinania internetu między tych monopolistów, dzielenia go, zawłaszczania, wyciskania pieniędzy w przestrzeni cyfrowej. No i takie procesy regulacyjne już się dzieją, prawda? Unia Europejska konsultuje międzyrządowo z ekspertami, więc to się dzieje na bardzo wielu poziomach. Konkretne propozycje. Tą propozycją jest kodeks usług cyfrowych. W nim są i właśnie kwestie czy moderacji treści na platformach, czy konkurencyjności, przeciwdziałania monopolom, ochrony naszych danych. No, praktycznie wszystko, o czym słyszeliśmy przez ostatnie lata, prawda, interesując się tymi tematami, czy gdzieś nawet tylko słysząc o aferach. No i w tej sytuacji, gdy te dokumenty właśnie są tuż przed finalnym ukończeniem, tuż przed momentem, kiedy ujrzą światło dzienne, będą przegłosowywane przez Parlament Europejski, no dowiadujemy się, że osoby, które pracują nad tymi dokumentami po stronie polskiego rządu, mogą tak naprawdę działać na dwa fronty. I ten przypadek, który ujawniłem, który gdzieś do mnie dotarł, a dotarł tylko dlatego, że ta osoba zupełnie niefrasobliwie pochwaliła się tym na swoim własnym LinkedInie, chcąc chyba pokazać, że dostała nową pracę. No i w ten sposób właśnie dowiedzieliśmy się, że w rzeczywistości bardzo szybko przeszła z jednego miejsca zatrudnienia do drugiego. No i nie znamy szczegółów tej sprawy, prawda? A jak mówisz o monopolistach, to rynku cyfrowego, to kogo masz na myśli? No oczywiście te firmy powiedziałyby, że wcale nie są monopolistami, że mają, że konkurencja może robić co chce, że prawda, nawet jeśli wszyscy kupują reklamę cyfrową od Google i od Facebooka, to przecież rynek reklamy zawiera również reklamę radiową czy billboardy, więc te firmy, słysząc, że teraz nazywam je monopolistami, na pewno by się z tym nie chciały zgodzić. Jednak dla coraz większego grona prawników i ekonomistów jest to po prostu oczywiste. Myślę tu przede wszystkim o tych firmach takich jak GAFA, tak? Czyli Google, Amazon, Facebook, Apple. Często obok tego grona pojawia się też Microsoft, a jakbyśmy spojrzeli na konkretne, mniejsze jakieś segmenty rynku, no to moglibyśmy się zorientować, że gdzieś pewnie też może być to Netflix, czy inne firmy, które produkują urządzenia, z których możemy powiedzieć, oczywiście ja nie chcę z nich korzystać, nie ma przecież przymusu, siłą, prawda, ale to podobne, zrezygnowanie z nich jest podobne do zrezygnowania z korzystania z prądu, czy z ogrzewania, czy z bieżącej wody, tak. To są wszystko obszary, w których wszyscy korzystają z tej sieci, w związku z czym ja z niej korzystam i dokładnie tak samo jest z Facebookiem czy z Googlem.
No, ta sytuacja przypomina mi no, w obiegu termin, który już wszedł do obiegu takiego masowego, tak zwane drzwi obrotowe. Przypomina mi 2016 rok, kiedy były przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso znalazł zatrudnienie w korporacji, w banku Goldman Sachs. A tutaj z tego, co odnalazłem w źródłach dotyczących tej sprawy, korporacja Google przekonuje Dziennik Gazety Prawnym, że sugestie, jakoby miały miejsce jakiekolwiek niewłaściwe działania, są bezpodstawne i nieprawdziwe. Co ty na to? Ja na to tyle, że nic firmy Google nie kosztują tego typu słowa, więc mogą je rzucać na wiatr. Jedyny sposób, żeby pokazać, że w istocie nie miało miejsca nic nieprawidłowego, to jest pokazać wszystkie dokumenty, to jest zaprezentować, czym ta osoba się zajmowała wcześniej, kiedy była w Ministerstwie Rozwoju. Wiemy, że zajmowała się kodeksem rynków cyfrowych, czyli specyficznie regulacją o konkurencyjności, czyli tym, czego Google nienawidzi najbardziej, prawda? I wiemy, że proces rekrutacji zaczął się w marcu. Wiemy to dlatego, że tacy eksperci jak ja również są bombardowani tymi ogłoszeniami, no bo ostatecznie automat, który wysyła ogłoszenia rekrutacyjne, nie odróżnia, czy ja jestem zwolennikiem czy przeciwnikiem gigantów cyfrowych. On widzi tylko, że znam się na tej branży, tak? Więc proces trwał od marca. W kwietniu mieliśmy stanowisko polskiego rządu, które ta pani przecież pisała, więc była już w tym czasie na rozmowach wewnętrznych tam, już dogadywała, na jakiej pensji, na jakich warunkach będzie się odnajdywała w nowym miejscu zatrudnienia. Zapewnienie, że nie ma tu żadnych nieprawidłowości, jest puste, jeśli nie można go po prostu udowodnić. Ja rzucam konkretnym faktem. Znamy daty, więc te daty, z tych dat można już wywnioskować, że coś tu jest co najmniej nie halo. Oczywiście są też inne wątki tej sprawy, których nie poruszałem na Twitterze. Choćby to, że wspomniana pani wcześniej pracowała przed Ministerstwem Rozwoju, również pracowała w lobbingu w wyjątkowo szemranej firmie założonej przez niejakiego Hoffmana i również wtedy zajmowała się działalnością lobbingową tylko dla innych różnych mocodawców, prawda? Więc te obrotowe drzwi, ta historia nie zaczyna się w tym punkcie, który ja opublikowałem. Ja tylko pokazałem, jaki jest najbardziej bulwersujący ostatni zwrot. Ta historia sięga dużo, dużo dłużej. Sięga byłego rzecznika prasowego PiSu, sięga bardzo dużej ilości wielkich korporacji. A to, co się po prostu teraz dzieje, co ujawniam, ujawniam przede wszystkim dlatego, że no, to, co się dzieje w gospodarce cyfrowej, wymaga naszego zainteresowania. Musimy się interesować i musimy stawić czoła gigantom cyfrowym niemal za wszelką cenę. A z tego, co widziałem, też próbowałeś na Twitterze zainteresować członków rządu, między innymi wicepremiera Gowina. Czy była jakaś odpowiedź na te twoje strażnicze działania? Dostałem subtelną sugestię, że lepiej już zostawić ten temat i że to rzeczywiście przykra sprawa. Wszyscy obecnie, powiedzmy, w kręgach takich osób, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, wiedzą dobrze, że Google to jest potężna firma, która w samej tylko Brukseli wydaje dziesiątki milionów euro rocznie na kupowanie sobie polityków, ekspertów, na fałszywe NGOsy, które twierdzą, że wiedzą, jakie regulacje są dobre. I interesy tej firmy w Polsce również są znaczące, więc wszyscy trochę, powiem szczerze, tolerują bardzo często nieetyczne albo na granicy legalności działania tej firmy, bo wiedzą, że no, być może w kolejnym sezonie uda się od nich wytargować, żeby może jakiś grant dali polskim mediom, albo może jakąś chmurę ulokują w Polsce, więc może coś się uda uzyskać, więc przymykamy na to oko. Nie chcemy podskakiwać temu dużemu.
Więc nie, to co zobaczyłem raczej miało taki wymiar. Zainteresowałem trochę też polityków innych stronnictw opozycyjnych z prośbą, żeby może zdecydowali się na jakąś interwencję. Z tego co widziałem, poseł Zandberg z Lewicy Razem złożył interpelację, ale odpowiedź na nią jest no, absolutnie lakoniczna, po prostu nic z niej nie wynika. Wynika z niej tylko tyle, że ta pani nie robiła nic ważnego i w sumie to jej nie znamy i nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. No też przypomnę, że Google ma granty w takiej czy innej formie dla organizacji społecznych, stąd też być może wynika właściwie bardzo nikłe zainteresowanie polskich NGO-sów kwestiami drzwi obrotowych i to w takim szerszym pojęciu, nie tylko dotyczących firm, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy. Ale to co ciekawe, jeszcze w Dzienniku Gazety Prawnej pojawił się taki komentarz pana Aleksandra Siemaszki, wicedyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Resortu Rozwoju. Winna nie jest ta dziewczyna, która nic nielegalnego nie zrobiła, przynajmniej nikt nie przedstawił dowodu na to, a dysproporcja dochodowa i brak jawnych ścieżek awansu. Skończmy z tą nagonką. To komentarz wicedyrektora z Ministerstwa Rozwoju. Co ty na to? Znaczy, ja się częściowo z Aleksandrem zgodzę, częściowo nie. Z jednej strony ma rację, że na pewno warunki pracy w administracji państwowej są żenujące w tym momencie. I osobom, które to robią, zresztą samemu Aleksandrowi, dziękuję za to, że się starają i dziękuję za to, że poświęcają swój czas na coś, co jest w pewnym sensie służbą publiczną, ale coraz częściej służba, czyli co? Czyli sami się mają wykrwawiać na to, tak? No nie, to jest jednak miejsce pracy. Podwyżek nie było od lat i to przez cały okres tych ostatnich rządów, a za platformę, jak wiemy, też nie grzeszono pieniądzem na sektor publiczny, więc administracja ledwo zipie. Z drugiej strony, jak ktoś jest już dobrym ekspertem w swoim temacie, to szczególnie w takiej branży jak gospodarka cyfrowa, kwoty na wykupienie tej osoby, że tak powiem, są naprawdę solidne. Więc ja też rozumiem tą rzeczywistość i tu się zgadzam, że na pewno poprawienie warunków pracy w administracji publicznej, powrócenie do pewnego etosu tej służby publicznej jest niezbędne. Tak? Tylko to nie zastąpi tego, że jednocześnie ten etos jest dwustronny. Również pracownicy zobowiązują się do pewnego etosu, do pewnego moralnego kompasu i działania w interesie publicznym i właśnie za to mogą cieszyć się tymi przywilejami. Ja rozumiem, że ciężko mówić o tym, skoro nie ma przywilejów, to po co mieć jakikolwiek etos? No ale od czegoś trzeba zacząć tą naprawę Rzeczypospolitej. I jeśli nie jesteśmy w stanie no choćby trzymać po prostu pewnych sekretów i pewnej wiedzy państwa przed wyciekiem, prawda, do ogromnych zagranicznych korporacji, no to ja nie wiem, jak my mamy zacząć cokolwiek tu odbudowywać. Wydaje mi się, że najpierw musi pojawić się ten etos i etos tych osób, które rzeczywiście chcą pracować w administracji i wtedy będzie znacznie łatwiej przekonać wszystkich, społeczeństwo do tego, że tym osobom należą się znacznie lepsze płace i znacznie lepsze warunki tej pracy. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, bo to też rozumiem, jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji niestety patowej. Tutaj czytam o po prostu z różnych stron głosy oburzenia. Ciekaw jestem, na ile te osoby, które są oburzone, właśnie też mają świadomość i mówią tak jak ty, że po prostu z czym się absolutnie zgadzam, że warunki pracy w administracji powinny być po prostu dużo lepsze, płace powinny być dużo większe. Oczywiście za konkretną pracę i za zaangażowanie, a nie za przysłowiowe picie herbaty, to powinno Dupo godziny, tak zwane.
Tak. Niestety słyszymy po prostu i ze strony opozycji, i ze strony rządu często, że po prostu no takie pod publiczkę deklaracje, że tutaj będziemy ciąć płace, będziemy po prostu ograniczać tak zwaną administrację, biurokrację, no ale ona, kiedy ona działa i działa zgodnie z jakimś zdrowym rozsądkiem, to jak najbardziej ona jest potrzebna, bo trudno, kto inny ma nas obronić przed tego typu sytuacjami monopoli, o których wspomniałeś. To dwa punkty. Jedno to jeszcze anegdota związana z tą sytuacją. Dostałem tego samego dnia w piątek, kiedy tą informację ujawniłem. Dostałem dużo, też bardzo dużo głosów poparcia, głosów zachęty dla tego, co zrobiłem. I paradoksalnie większość tych głosów pochodziła od osób pracujących w administracji, ponieważ te osoby wskazywały, że one też nie rozumieją, dlaczego się pozwala na takie patologie, dlaczego to potem rzutuje na ich miejsca pracy, tak? Ludzie potem myślą, że ich można sobie kupić, że oni ciężko harują, a tu po prostu ktoś nie wiadomo, czy po prostu wynosi tą wiedzę w swojej głowie, czy wynosi ją w teczce. Jakby trudno powiedzieć, jak ta sytuacja dokładnie wygląda. Pewnie już nigdy do tego nie dojdziemy, no bo jak? Natomiast, że to po prostu rzuca jakiś nieprzyjemny cień na pracę, którą sami wykonują, więc mówią: dobrze, dobrze, rozliczaj środowisko. My też chcemy, żeby tacy ludzie je opuszczali, tak? I natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest odnośnie tego właśnie tej pracy i tego neoliberalnego populizmu, który po prostu się szerzy, gdzie każdy mówi: najłatwiej jest ciąć. Tylko rezultat, który potem mamy, jest taki, że przecież ktoś i tak musi prowadzić analizy, co się dzieje w państwie, jakie są skutki gospodarcze różnych decyzji, w którym kierunku powinniśmy pójść z takimi czy innymi regulacjami. Jeśli nie ma dobrej kadry publicznej, która to robi w interesie jakimś nas wszystkich, tak, za co im płacimy wszyscy, no to są wtedy dwie grupy, tak? Z jednej strony mamy różnych partyjnych, aspirujących działaczy, dla których często nie chodzi o to, żeby wymyślić coś, co jest sprawne, tylko po prostu wybić się politycznie, osobiście, i to kończy się różnymi bardzo dziwnymi pomysłami, nie zawsze sprawdzonymi, ale takimi, którymi się można pochwalić, tak? A z drugiej strony, no to przepraszam, jeśli my nie mamy naszej obrony, to lobbying korporacji wejdzie jeszcze głębiej. One będą jeszcze chętniej podsuwać swoje rozwiązania, mówić: po co macie sami to liczyć, ale to kosztuje, tak? Posiadanie własnego modelu, który na przykład sprawdzi konkurencyjność w gospodarce cyfrowej, po co robić własne? My już to policzyliśmy i tu są poprawne rozwiązania. I niestety, ale również ten rząd kontynuuje ten tragiczny trend, żeby całe wysiłki intelektualne outsourcować, i to najczęściej do wiodących firm konsultingowych. No, po mieście przecież krążą żarty o tym, że strategia odpowiedzialnego rozwoju i wszystkie późniejsze takie główne zwroty w polityce gospodarczej, to jest robota ludzi z McKinsey'a, z BCG'a, czyli z głównych firm konsultingowych. Czy możemy zapewnić, że ci ludzie na pewno bronią interesu publicznego, czy zastanawiają się, jak żonglować interesami korporacji, którym doradzają, a przy okazji też rządu? Ciężko rozplątać, prawda, te interesy. I najłatwiej jest po prostu mieć własną, dobrze opłaconą, opartą pewien etos, służbę publiczną. No tylko to jest chyba droga, która, tak jak powiedziałeś, jest mało atrakcyjna gdzieś tam politycznie, tak? Mówić: chcemy wydawać więcej pieniędzy na biurokrację. Ludziom to się nie kojarzy dobrze, nawet jeśli to absolutnie ma sens, tak? No właśnie, te firmy z wielkiej czwórki konsultingowej. Ja polecam Państwu wpisać sobie hashtag drzwi obrotowe na Twitterze i tam Państwo zobaczycie, że to są też bardzo często właśnie z tymi firmami są związane właśnie te drzwi obrotowe. Dobrze, na koniec Janie mam takie pytanie, co z tym, co mogą zrobić obywatele, organizacje społeczne, żeby ten proceder drzwi obrotowe chociaż trochę ukrócić, ukracać.
Dobre pytanie. Nie wiem, czy mam jakąś taką jednoznaczną odpowiedź na nie. Zupełnie szczerze, to po prostu cały czas trzeba patrzeć na ręce, pilnować różnych takich właśnie spraw, pamiętać, kto gdzie przeniknął, kto z kim ma połączenia. No, to nie zawsze jest robota dla najmniejszego, pojedynczego obywatela, tak? Ale każdy w swojej jakiejś dziedzinie może podobne rzeczy robić. Zobaczmy, jak ogromną różnicę zrobiło Miasto Jest Nasze, kierowane przez Janka Śpiewaka, kiedy opublikowało mapę reprywatyzacji, tak? Która była właśnie czymś w takim stylu, po prostu pokazaniem, połączeniem wreszcie kropek. Kropek w sensie aktorów w tej całej układance. Kto jest właścicielem jakiej spółki, do której ukradziono którą kamienicę? Kto jaką decyzję wydał? I nagle okazuje się, że przestajemy być bezsilni, kiedy te sprawy się łączą i okazuje się, że wpadliśmy na trop czegoś znacznie większego. I wydaje mi się, że takie śledzenie, takie przyglądanie się szczególnie właśnie lobbystom i wielkim korporacjom jest kluczowe. Bo oni z drugiej strony zapewniam, że robią to z aktywnymi obywatelami. Przyglądają się każdemu. Sam mogę nawet z własnego w pewnym sensie doświadczenia potwierdzić, że rzeczywiście wystarczy być nieco bardziej aktywną osobą i służby wykorzystują system Pegasus kupowany od Izraelczyków do przeglądania prywatnych telefonów, prywatnych laptopów. To jest fakt, który miałem nieprzyjemność zaobserwować. Więc przeciwko sobie często mamy siły, które nie wahają się przed inwigilacją. Więc właśnie wbrew temu, co powiedział Aleksander z Ministerstwa Rozwoju, moim zdaniem powinniśmy zapamiętywać nazwiska i powinniśmy śledzić takie przypadki. Bo tylko ta pamięć nam zostaje przeciwko ogromnym pieniądzom, które tam są wytaczane, żeby cały czas kupować ekspertów. Pamiętajmy, kto 3-4 lata temu na przykład mówił, że wprowadzenie RODO, czyli naszego prawa ochrony danych osobowych, że ono będzie miało katastrofalne skutki dla gospodarki. Ja przypomnę, firma Deloitte. Firma Deloitte wydała taki raport z takim naprawdę marnym modelem. To było wszystko pisane wyłącznie pod zamówienie korporacji. Ich prognozy nigdy się nie sprawdziły. A wszyscy swobodnie zapomnieli o tym. Tylko pojedynczy eksperci pamiętają i dobrze wiedzą, kogo można kupić i komu wobec tego nie warto w ogóle wierzyć. No właśnie, tutaj już warto dodać, że to dotyczy naprawdę różnych stron barykady polityczno-partyjnej, różnych stron korporacji, biznesu, administracji. Mi teraz ostatnio jakiś ze zdziwieniem, no po prostu nie wiedziałem o tym wcześniej, że Joschka Fischer w Niemczech, ten jeden z najpopularniejszych polityków niemieckich, związany z zielonymi i tak dalej, no była cała historia jego, co on robi po tym, jak przestał być wicekanclerzem. Okazało się, że ma no, dobrze prosperującą firmę konsultingowo-lobbingową. No i działa sobie bardzo sprawnie w tych rejonach, za które był wcześniej też odpowiedzialny jako minister spraw zagranicznych Niemiec. Z kolei inna sytuacja, tym razem z polskiego podwórka, to też tak pokazuje, że te drzwi odwrotowe no, po prostu działają naprawdę w różnych tematach. Rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czyli agendy rządowej, który między innymi ten urząd zajmuje się kwestiami korporacji telekomunikacyjnych, operatorów naszych, był menadżerem do spraw public affairs, tak zwanej polityki publicznej w korporacji Play. W międzyczasie zmieniały się kwestie dotyczące wysokości norm promieniowania elektromagnetycznego. O tym piszemy w ostatnim tygodniku Spraw Obywatelskich. Podaję też te dwa przykłady, żeby Państwu pokazać, że no tutaj naprawdę to, co powiedziałeś, to przyglądanie się władzy na ręce w różnych tematach, w różnych odcieniach i również po różnych stronach barykady politycznej jest wskazane, bo to się okazuje, że w tych życiorysach można naprawdę dużo wyczytać.
zmieniać i nagle pewne decyzje albo ruchy się po prostu okazują bardziej zrozumiałe, kiedy się pozna historię tych ludzi, którzy są związani z taką czy inną decyzją. Tak, tak, to prawda. I rzeczywiście jest tak, że to jest absolutnie ponad podziałami. Te niemieckie przykłady, tutaj podałeś tylko jeden, ale oczywiście przypadek chociażby Schrödera jest najbardziej znany i najczęściej podawany, i tych połączeń między niektórymi niemieckimi politykami a ich emeryturami, że tak powiem, w rosyjskich gazowych spółkach. Często słyszę właśnie, jak o takich sprawach rozmawiam, że ludzie odpowiadają, że się nie mamy co Polską przejmować, bo patrzcie, bo w Niemczech coś tam, bo gdzieś tam coś. No po prostu to nie jest tak, że jak kraj jest trochę bogatszy, to nagle znika tam lobby. Mierzymy się wszyscy z tymi samymi wyzwaniami i tak samo musimy je publicznie napiętnować, czy w Polsce, czy w Niemczech. I tak samo, jak mówiłem, czy przede wszystkim w Brukseli, gdzie tam po prostu roi się od tych pieniędzy korporacyjnych, a reprezentacja głosu społecznego jest często robiona bez pieniędzy, właśnie taką misją publiczną społeczników. Także to jest nierówna walka. Możemy ją wygrać tylko, jeżeli my się będziemy organizować. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Jan Zygmuntowski, współprzewodniczący Zrzeszenia Ekonomistów Polska Sieć Ekonomii, pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dziękuję, Janie, za rozmowę. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. A Państwa zapraszam już do odsłuchania kolejnego odcinka audycji Trzymasz Świadomość w przyszły wtorek. Dobranoc, do widzenia, mówi Państwu Rafał Górski. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!